Mongolią nie miałam w życiu nic wspólnego. I zresztą zabawnie chyba zaczyna się ta książka, ponieważ ja się pomyliłam. Kupiłam bilet zamiast do Ułan-Bator, to do Ałma-Aty. I ponieważ po prostu było dla mnie to niemal to samo. Także nic nie, to jest książka o kimś, kto nic o tej Mongolii nie wie właściwie, jak jedzie. Jadę zachęcona przez przyjaciółkę, która mnie męczy, żeby tam się z nią znaleźć, i wjeżdżam w świat, który mi jest kompletnie nieznany, nieoczekiwany, i lubię nowość. Ta moja podróż miała jakby dwa etapy, a może nawet trzy. Byłam umówiona z grupą ludzi, która powiązana była jedną osobą, która znała nas wszystkich i która znała Mongolię. I już ona wytyczyła tę trasę. Jak się okazało później, wytyczyła dosyć luźno. To znaczy, właściwie jechaliśmy tam, dokąd chciał jechać kierowca, który miał różnych znajomych i przyjaciół i krewnych w różnych miejscach Mongolii. To też było fajne, dlatego że też poznało się nie tylko te miejsca turystyczne, ale także i no, taką Mongolię od środka, od wewnątrz. Byłam tam w sumie niedługo, bo trochę więcej niż miesiąc. I to właściwie śmieszne, napisać książkę po tym, jak się było przez miesiąc. Ale jednak to była taka znacząca przygoda, że myślę, że potrafiłam przekazać, co takiego ciekawego w tym kraju jest. Do Mongolii się wraca. Ja jeszcze nie wróciłam, ale tam na pewno wrócę. Natomiast współautor tej książki, ponieważ jest autorem połowy zdjęć, Roman Kula, z Bieszczad, leśnik, który tam pojechał raz i po prostu w Mongolii się zakochał. Wraca, i czego efektem są te fantastyczne zdjęcia.